Senat USA uniewinnił byłego prezydenta Donalda Trumpa w procesie o impeachment. Za wnioskiem demokratów zagłosowało siedmiu republikanów. To za mało, aby skazać byłego przywódcę, który zapowiada powrót do polityki. Były prezydent USA Donald Trump został oskarżony o podburzanie społeczeństwa do ataku na Kapitol. Zarzuty zostały oddalone. 57 głosów za, 43 głosy przeciw z powodu braku większości dwóch trzecich głosów. Senat znaje, że pozwany Donald Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych, nie jest winny zarzucanego mu czynu. To koniec polowania na czarownicę, mówią obrońcy Trumpa. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że Senat Stanów Zjednoczonych zdecydował się chronić nasz konstytucyjny styl życia i nie iść drogą niekończących się impeachmentów. Donald Trump został postawiony w stan oskarżenia po raz drugi. Demokraci chcieli jego skazania w Senacie, przyciągnęli na swoją stronę siedmiu Republikanów. Nie ma żadnych wątpliwości, że prezydent Trump jest praktycznie i moralnie odpowiedzialny za sprowokowanie wydarzeń na Kapitolu. Powiedział lider republikanów w Senacie Mitch McConnell: Siedmiu senatorów to za mało, by skazać Trumpa. Demokraci potrzebowali dodatkowych 17 głosów. Były prezydent próbował unieważnić wyniki wyborów i sprowokował atak na własny rząd. To najbardziej nikczemny czyn, jakiego kiedykolwiek dopuścił się jakikolwiek prezydent. A większość republikanów nie ma odwagi ani moralności, by go potępić. W ocenie większości Republikanów przemówienia Trumpa nie nawoływały do przestępstwa. Według ścisłych standardów karnych przemówienie prezydenta prawdopodobnie nie było podżeganiem. Demokraci nie zamierzają ustąpić. Będziemy dążyć do tego, aby to się już nigdy nie powtórzyło. Zbadamy i ocenimy, co było tego przyczyną, zarówno pod względem motywacji, jak i bezpieczeństwa. Donald Trump zapowiedział z kolei powrót do polityki. Nasz historyczny, patriotyczny i piękny ruch, by uczynić Amerykę znów wielką, dopiero się rozpoczął. Szczegóły Donald Trump zamierza przedstawić w ciągu najbliższych miesięcy.